Star Wars Celebration to największa na świecie impreza poświęcona Gwiezdnym Wojnom. Event, na którym regularnie spotkać można najważniejszych twórców wszystkiego, co związane ze Star Wars, wziąć udział w panelach, zobaczyć pierwsze zapowiedzi nowych produkcji, a także spotkać fanów Gwiezdnych Wojen z całego świata. Event ten zazwyczaj odbywa się w Stanach, jednak w tym roku po raz trzeci miał on miejsce w Londynie. Cześć, ja jestem Stasiek. A ja jestem Ada i zaczynamy sezon konwentowy 2023 i zaczynamy go z przytupem, bo od Star Wars Celebration, czyli imprezy, na którą chcieliśmy pojechać, odkąd w zasadzie pamiętamy, pierwszy w naszym życiu konwent zagraniczny, pierwszy w naszym życiu tak wielki konwent i spełnienie naszych właśnie marzeń. No w zasadzie każdą edycję śledziliśmy z internetowych streamów, zapowiedzi, panele i tak dalej. Teraz pierwszy raz udało się tego doświadczyć na żywo. Czy sprostało to naszym oczekiwaniom? Przekonajmy się. Jadąc na pierwszy w życiu zagraniczny oraz przede wszystkim tak duży konwent, ciekawa byłam, jak bardzo impreza będzie się różniła od dużych festiwali fantastyki, jakie mamy w Polsce. Ku mojemu zdziwieniu, sam rozmiar hal ze stoiskami i wystawami wcale nie różnił się aż tak bardzo od tego, co znamy chociażby z Pyrkonu. Oczywiście wszystkie dostępne wystawy były znacznie większe, a na niektórych stoiskach można było dostać ekskluzywne produkty dostępne wyłącznie na Celebration, jednak nie mogę powiedzieć, żeby samo przechadzanie się po wystawach zrobiło na mnie jakieś ogromne wrażenie i podejrzewam, że staliby walcy największych polskich konwentów mieli podobne uczucia. Wśród wystawców można było znaleźć mnóstwo ścianek do robienia zdjęć czy scenografii żywcem wyjętych z odległej galaktyki, jednak najbardziej imponująca była wystawa z droidami, na której można było podziwiać kilkadziesiąt modeli droidów, z czego niektóre jeździły i piszczały między uczestnikami. Okazji do zrobienia zakupów było sporo, choć nie możemy powiedzieć, żebyśmy się jakoś bardzo obkupili. W oficjalnym sklepie Celebration można było znaleźć koszulki, przypinki, naszywki, a nawet znicze w różnych wzorach, nie tylko z logo samej imprezy. Poza tym na stoiskach wystawców oferowany był raczej standardowy, konwentowy merch, plakaty, figurki, książki czy komiksy. Swoje stoiska miały Lego czy Hasbro, dużo było retro gadżetów ze Star Wars, a oprócz tego znalazły się też koszulki czy figurki z innych nerdowskich franczyz, ale ogólnie raczej nic, co wyróżniałoby się jakoś bardzo na tle polskich festiwali. Jeśli chodzi o ceny, żadne okazje też nie przykuły mojej uwagi. Ale może jeśli ktoś jest taką osobą, która szuka konkretnie jakiejś starej karty z Darthem Vaderem z lat 80. albo figurki Luka z lat 90., to było to miejsce dla niego. Duże wrażenie robili obecni na imprezie cosplayerzy. Można było spotkać praktycznie każdą postać ze Star Wars, od tych bardziej znanych, po całkiem niszowych bohaterów piątego planu. W tym roku kostiumowo dominowali więźniowie z Narkiny 5 z Andora. Ich pochód przez teren konwentu to jedno z tych spontanicznych wydarzeń, o których później mówił każdy. Czyżby rodziła się nowa tradycja na wzór przemarszu Willowów Hoodów, których swoją drogą też w tym roku nie zabrakło? Mówiąc o Star Wars Celebration, nie można zapomnieć o wielkich panelach, będących być może najważniejszym i najbardziej ekskluzywnym elementem tej imprezy, a także tym, co odróżnia ją na tle innych, mniejszych konwentów. Muszę przyznać, że po przejrzeniu planu festiwalu nie wszystkie punkty programu wydały mi się szczególnie ciekawe, jednak moją uwagę zwróciły panele o tworzeniu serialu Andor, a także o 40-leciu powrotu Jedi. Jednak znając legendy o staniu w kolejkach na Celebration od rana, żeby dostać się na jakiś panel, nigdy nie sądziłam, że uda mi się na nie dostać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że wystarczyło stanąć w kolejce mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem się panelu, aby dostać się na salę i zająć nawet miejsce stosunkowo blisko sceny. Takim sposobem udało mi się dostać na oba panele, zobaczyć na żywo bohaterów mojego dzieciństwa oraz wiele innych osób odpowiedzialnych za tworzenie Gwiezdnych Wojen. Dla mnie był to zdecydowanie highlight całej imprezy oraz doświadczenie, które zapamiętam do końca życia. I udało mi się dostać taki super plakat. Swoją drogą plakat był za darmo, ale ta plastikowa rzecz na niego kosztowała 10 funtów. Mi udało się wejść na panel związany z projektem High Republic. I już samo słuchanie autorów opowiadających o nowych książkach i komiksach było świetnym doświadczeniem.
Ale później niespodziankowo pojawiła się też Leslie Headland, czyli showrunnerka nowego serialu The Acolyte, i pokazała teaser zapowiedzi, a także przedstawiła jedną z aktorek grającą postać z książki. I zobaczyć ekskluzywny footage wśród oddanych fanów wiwatujących i krzyczących, to jest naprawdę niesamowite i niepowtarzalne doświadczenie i zdecydowanie zapamiętam to na zawsze. Aczkolwiek szkoda trochę, że tak dużo tych materiałów ponownie zostało zamkniętych tylko dla osób obecnych na samym Celebration. Gdybym oglądał ten event z domu jak zwykle, to byłbym bardzo zawiedziony. To prawda, ale z drugiej strony faktycznie to uczucie ekskluzywności i tego, że jesteś jedną z tych niewielu osób, które to widzą, jest czymś fajnym. I ja na panelu o Andorze też udało mi się zobaczyć teaser drugiego sezonu, także faktycznie to co wspomniałeś, to bycie wśród tych ludzi i to przeżycie jednak, to jest to coś fajnego. Jeśli chciało się popatrzeć na sławne twarze, to można było się także wybrać na tak zwany live stage. Na scenę w otwartej dla wszystkich hali co chwilę zapraszani byli, często niezapowiedziani, goście znani z gwiezdnowojennych produkcji. W zasadzie przez cały dzień można było stanąć pod sceną i gwarantowane było, że jest lub zaraz będzie tam jakiś aktor czy reżyser. Dzięki temu udało nam się z bliska zobaczyć i posłuchać m.in. Diego Lunę, Genevieve O'Reilly czy Katie Sackhoff. Ale w zasadzie było to jedno z niewielu miejsc, do którego można było dostać się bez stania w kolejce. Na każdy panel, do każdego stoiska, po każdy autograf, no i oczywiście, żeby w ogóle wejść na teren konwentu, trzeba było swoje odstać. A na Celebration było naprawdę dużo ludzi, więc tego stania też było dużo. Ten event na zawsze będzie nam się kojarzył właśnie z czekaniem w kolejkach, ale to chyba po prostu cecha imprez o takiej skali. Ale nawet stojąc w tych kolejkach można było z kimś pogadać, popatrzeć na cosplayerów i ogólnie chłonąć atmosferę wydarzenia. A jest to atmosfera niepowtarzalna. Choć daleko jej do swojskości polskich konwentów sprzyjającej integracji i poznawaniu nowych ludzi przy piwie, to sam ogrom tej imprezy robił wrażenie. A jej specyfika gwarantowała, że zawsze znalazło się wspólny temat z osobami obok. Właśnie tak jak wspomniałeś, to nie jest impreza stricte pod integrację, przynajmniej w takim stopniu, jak znamy to z polskich konwentów, gdzie siedzimy sobie na piwie i czasem z całkowicie przypadkowymi ludźmi rozmawiamy na tematy, które nas jarają i później stajemy się najlepszymi przyjaciółmi. Jednak mimo wszystko fajnie było przechadzać się wśród tych wszystkich fanów i dla mnie bardzo takim ciekawym doświadczeniem było po prostu obserwowanie, jak bardzo Star Wars łączy ludzi, jak wiele jest tych stowarzyszeń, grup, oddziałów 501 Legionu, ludzi budujących droidy, czy cokolwiek. Po prostu wszędzie, gdzie się chodziło, można było zobaczyć ludzi z koszulkami, kurtkami, kamizelkami, z przeróżnymi nadrukami czy naszywkami, na których były loga różnych fanklubów, stowarzyszeń, grup związanych z Gwiezdnymi Wojnami. I no to było dla mnie bardzo fajne przeżycie. Dla mnie bardzo fajnym przeżyciem był meetup cosplayerów i fanów The High Republic. Sam występowałem w cosplayu. Nawet autorzy książek i komiksów nie spodziewali się zobaczyć aż tylu pozytywnych i oddanych wielbicieli tego konkretnego zakątka uniwersum Gwiezdnych Wojen. Super było móc po prostu pogadać z tymi wszystkimi ludźmi, wiedząc, że wszyscy z nich oddani są temu jednemu skrawkowi świata Gwiezdnych Wojen reprezentowanego w książkach i komiksach, no i przede wszystkim na żywo pogadać z autorami tych książek, tych komiksów. Dostać nawet przypinkę od jednego z nich za cosplay. Także no naprawdę jest to coś, czego nigdy nie zapomnę i jeden też z moich highlightów tego wydarzenia. No i to wszystko, jeśli chodzi o nasze wrażenia z Star Wars Celebration. Oczywiście, tak jak słyszeliście, bawiliśmy się świetnie, ale też nie było idealnie, żeby nie było tak pięknie. Mamy też trochę zażaleń. Między innymi organizacyjnie było trochę chaosu. Między innymi mieliśmy taki problem, że po prostu nie dostaliśmy na czas naszych badży, które potrzebne były do wejścia na festiwal. Teoretycznie potrzebne były do wejścia na festiwal. Teoretycznie, bo tak naprawdę nigdy ich nie sprawdzał, ale zamówiliśmy je z dostawą do Polski, one na czas nie dotarły, więc jechaliśmy w sumie do Londynu z takim lekkim stresem, że jedziemy w sumie bez wejściówek na Celebration. Na szczęście udało nam się je bez problemu odebrać na miejscu i jak tylko tam
osoby odpowiedzialne za wydawanie tych badży zobaczyły, że faktycznie nie dotarły one na miejsce, to bez problemu nam je wydali, no ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że kupowaliśmy te wejściówki w lipcu, czerwcu zeszłego roku, no to jednak można było je wysłać trochę wcześniej. Tak, i to nie był tylko nasz problem, bo wiemy, że takie sytuacje zdarzały się też innym osobom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i wynikało to po prostu z słabej organizacji ze strony organizatorów, którzy powinni chyba wysłać te wejściówki trochę wcześniej. No właśnie. No i oprócz tego, tak słowem podsumowania, uważamy, że Celebration jest to na pewno event, na który warto się wybrać, jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen. Choć jest to duży wydatek, wejściówki kosztują dużo, bo kupowaliśmy je za 60 funtów za jeden dzień. Jakoś tak. Także jest to spory wydatek, a na miejscu jest jeszcze drożej. Jeśli chcecie sobie na przykład kupić taką koszulkę pamiątkową, czy czapkę, czy cokolwiek, to wszystko jest tam absurdalnie drogie, zwłaszcza jeśli chcecie przeliczać to na złotówki. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. No i tak jak mówiliśmy, jest dużo takich elementów, które no w zasadzie nasze polskie, te duże polskie konwenty wcale jakoś super nie odstają, no ale to, co w Celebration jest najfajniejsze, to właśnie to, że jest to jednak zgromadzenie tych wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen z całego świata, to po pierwsze, no i po drugie oczywiście okazja do zobaczenia tych ludzi, których normalnie widzimy na ekranie komputera czy telewizora, zobaczyć ich na żywo, no jest to niesamowite. Zdziwić się, jak niscy niektórzy są. Okej. Nie mogę się doczekać następnej okazji, żeby wybrać się na Star Wars Celebration, choć nie wiem, jak prędko to się wydarzy, bo w przyszłym roku nie ma Star Wars Celebration, a za 2 lata jest w Japonii, co jest no trochę większą wyprawą niż Londyn jednak. To prawda, ale na pewno będziemy robili relacje z innych konwentów w Polsce, także zachęcamy do subskrybowania, obserwowania, zachęcamy też do obczajenia relacji z poprzednich konwentów, na których byliśmy, bo jest to już nasza 4. relacja i myślę, że warto je sprawdzić, jeśli tego nie zrobiliście. Do zobaczenia lub do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Na razie. Cześć. So do it one more time for them. The last day of the Republic! Make sure when you see them out there in the forest.